Marian Banaś daje czadu, czy Morawiecki pójdzie siedzieć? Czy Duda znowu ułaskawi Kamińskiego? Ile milionów ma Morawiecki, a ile jego żona? Czy Morawiecki zna czeski? Minister Gliński naprawdę chce zbudować Pałac Saski? Czy papież da popalić polskim biskupom? Zobaczcie, ile pytań. A to tylko niektóre. Odpowiemy na nie lub spróbujemy odpowiedzieć już za chwilę. Czwartek, 27 maja, Maciej Orłoś, zapraszam na niezależny program komentujący rzeczywistość w telegraficznym skrócie. Zaczynamy. Dobra, zaczynamy z grubej rury. Wiem, jaką popularnością cieszy się kącik muzyczny i wcale mi się to nie podoba, bo coś ten Antoś mi się tu za bardzo rozpanoszył. Od teraz sam się będę zajmował stroną muzyczną WTS i sam będę śpiewał. Proszę bardzo. W rynku syren jęk na jezdni, żółty kurz, niebieska szklanka miga, blacharnia Jacka zwija już i odtąd spoza krat Jacek i Mati bez Banasia widzą świat, widzą świat. No dobra, nie wyszło. Nie wyszło, no i co z tego? Żartowałem, że przejmuję część muzyczną, ale liczyłem, że może przynajmniej choć raz trafię jako artysta do kącika muzycznego. No cóż. Antoś, widzimy się za jakieś 10 minut, a ja tymczasem wracam do takiego zwykłego komentowania wydarzeń. Oczywiście tym muzycznym żarcikiem też trochę skomentowałem, bo chciałem zwrócić waszą uwagę na ostatni krok szefa Najwyższej Izby Kontroli. Prezes Marian Banaś złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Mateusza Morawieckiego, Jacka Sasina, Michała Dworczyka i Mariusza Kamińskiego w związku z organizacją tzw. wyborów kopertowych i wywaleniu w błoto jednego Sasina, czyli 70 milionów złotych. No nie wiem, co mam powiedzieć. NIK w wyniku kontroli ustaliła, że organizacja wyborów odbyła się bez jakiejkolwiek podstawy prawnej. Co ciekawe, jednocześnie Izba zarzuca Sasinowi, że choć wydawane mu przez premiera polecenia były bezprawne, to i tak powinien przynajmniej je porządnie wykonać. Tymczasem on ustalenia z Pocztą Polską w sprawie wyborów robił na gębę, zamiast zawrzeć umowę. Nasz, że się tak wyrażę, milusiński wicepremierek, ale panie Orłoś, znowu te żarciki, napisał na Twitterze tak. Prezes NIK oskarża premiera Mateusza Morawieckiego o wydanie bezprawnej decyzji, a mnie, że jej nie wykonałem. Pogratulować logiki. Trochę to zawiłe, wiem, więc powtarzam. Panie Jacku, jakby pan był w zorganizowanej grupie przestępczej, nie twierdzę, że pan jest, ale gdyby pan był i pana boss kazał panu napaść na sklep, a pan by na niego napadł, ale potem wbrew woli szefa jeszcze go podpalił, to chyba nie broniłby się pan przed sądem, że przecież nie wykonał polecenia. Teraz zastanówmy się, co jeśli na skutek zawiadomienia Banasia politycy zostaną skazani? Grozi im nawet do 3 lat więzienia. Co prawda Duda, Prezydent wszystkich Polaków, Andrzej Duda, już raz Kamińskiego ułaskawił przed skazaniem, więc i całą resztę też może, ale pomarzyć zawsze można. Może najlepiej by było, jakby Morawiecki po prostu oddał tę kasę? Według Wirtualnej Polski prawdopodobnie musiałby najwyżej tylko trochę pożyczyć, naprawdę niewiele. Dziennikarze WP dotarli do ksiąg wieczystych 24 nieruchomości, w których wpisani są Mateusz lub Iwona Morawieccy. Zdaniem portalu szacunkowa łączna wartość tych dóbr to około 40 milionów złotych. Czemu dziennikarze zaglądali do jakichś zakurzonych ksiąg wieczystych zamiast do oświadczenia majątkowego pana premiera? Bo przecież większość tych rzeczy Morawiecki zapisał na żonę. Tak jak to było z działką na Dolnym Śląsku, którą kupili od kościoła po kilkukrotnie zaniżonej cenie. Po tamtej aferze sprzed 2 lat PiS obiecywał ustawę o jawności majątków współmałżonków polityków. No i wiecie, co się z tą ustawą dzieje? Leży w zamrażarce u Julii Przyłębskiej, bo do Trybunału skierował ją Andrzej Duda. Przyłębska raczej jej szybko nie odmrozi. W końcu jako odkrycie towarzyskie ostatnich lat Jarosława Kaczyńskiego z pewnością wie, że prezes nie lubi odgrzewanych kotletów. Tymczasem Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski, atakuje swój własny rząd. Uznany przedstawiciel twitterowej husarii, czyli społeczności, którą można określić hasłem Kozak w necie w świecie, napisał ostatnio tak. Nie wierzę w przypadki.
7 dni. Awaria w Bełchatowie, uderzająca w polską suwerenność energetyczną decyzja TSUE w sprawie kopalni Turów, pożar kluczowego taśmociągu do bloku, który jako jedyny pracował w czasie awarii w Bełchatowie. To znaczy, ja oczywiście wiem, że pan Kowalski miał na myśli jakieś złowrogie siły z zewnątrz, a nie własny rząd, ale zastanówcie się proszę, czy nasi dzielni koleżanki i koledzy ze Zjednoczonej Prawicy naprawdę potrzebują jakichś złowrogich przeciwników? Putin nawet nikogo nie musi na nas napuszczać. Sami się wykańczamy. No ale w każdym razie Turowem już nie trzeba się przejmować, bo Mateusz Morawiecki pogadał z premierem Czech i wszystko załatwił. Czesi wycofają skargę do TSUE, to znaczy wycofają z TSUE skargę do TSUE. Przynajmniej tak uważa Morawiecki. Ogłosił to w nocy z poniedziałek na wtorek. Z kolei we wtorek rano premier Czech Andrej Babiš powiedział, że o niczym takim nie słyszał. Jak to możliwe? O co chodzi tak w ogóle? No, jest kilka wariantów wyjaśnienia tej sytuacji. Możliwe, że Morawiecki nie mówi po czesku, a Babiš nie mówi po polsku i dogadywali się jakoś trochę na migi i się nie zrozumieli. Albo wystarczyło, że nasz premier zaczął szukać jakiegoś rozwiązania. Bo wiecie, co znaczy szukać, szukać po czesku, tak? No, może lepiej nie wiedzieć. A może premier Czech powiedział, że ma napad i przestraszył Morawieckiego. Że ma napad. No bo wiecie, co to jest w języku czeskim napad. Napad to po czesku pomysł. Możliwe też, że Czech wypił za dużo piwa, a Morawiecki obgryzł za dużo ciasta z pierogów i coś im się obu poprzestawiało. Nie mam pojęcia. Jest również trzecia możliwość, ale raczej nieprawdopodobna, że premier Morawiecki skłamał. To jest oczywiście najtrudniej uwierzyć. Niemożliwe, absolutnie. A wy w którą z opcji wierzycie, którą obstawiacie? Piszcie w komentarzach, bardzo jestem ciekawy. Jak kiedyś prawda wyjdzie na jaw, to może rozlosujemy jakąś nagrodę. Talon na balon, albo kartę wstępu do ustępu. Wiem, to nic specjalnego, bardzo przepraszam, ale my nie mamy tyle kasy do rozdania, co polski rząd. A polski rząd ma gest. Samochody, miliony złotych, hulajnogi elektryczne, vouchery na paliwo, co tylko chcecie. To będzie do wygrania w loterii szczepionkowej. Cała akcja służąca zachęceniu Polaków do udziału w szczepieniach przeciwko koronawirusowi ma kosztować 140 milionów złotych. Panie prezydencie, jakby się pan zastanawiał, ile nas kosztowały pana antyszczepionkowe wypowiedzi z ubiegłorocznej kampanii wyborczej, to już pan mniej więcej wie. Absolutnie nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych. Powiem państwu otwarcie, ja osobiście nigdy się nie zaszczepiłem na grypę, bo uważam, że nie. Tymczasem wicepremier Piotr Gliński zapowiada, że ogłaszana od lat inicjatywa odbudowy Pałacu Suskiego. Pałacu Suskiego, co wy, Orłuś, kompletnie was już zamroczyło z tej nienawiści do pana Suskiego. No, wszystko wam się już z Suskim kojarzy. No, to jest żenujące, żenujące. Przepraszam, przejęzyczenie. Parku Saskiego, czyli tego zniszczonego przez hitlerowców zabytku, którego ostatnią pozostałością jest grób nieznanego żołnierza na placu Piłsudskiego, wreszcie nabiera realnych kształtów ten pomysł. To ciekawa inicjatywa, kontrowersyjna, biorąc pod uwagę jej gigantyczny koszt w czasach, kiedy gospodarka, miejmy nadzieję, zaczyna powolne wychodzenie z kryzysu. Ale na prawicy powinna być kontrowersyjna z innego powodu. Pałac Suski był zabytkiem, jak sama nazwa wskazuje, z czasów Suskich. Wróć, wiem, to jest słabe. Pałac Saski był zabytkiem, jak sama nazwa wskazuje, z czasów Saskich. Co was tak śmieszy, Orłoś? A więc z czasów, kiedy nasza szlachta wybrała nam na głowę państwa jakiegoś Niemca z Saksonii. Niemca. Podejrzana sprawa, panie ministrze Gliński. Może jeszcze Angeli Merkel chcesz pan ten pałac podarować, co? Tak więc, obywatelu, ministrze, wicepremierze Gliński, na dywanik i tłumaczyć się. Jak polscy biskupi, których papież wzywa do Watykanu. Jesienią polscy hierarchowie mają pojechać do Rzymu z wizytą ad limina i spotkać się z Franciszkiem. Wizyta jest organizowana w trybie pilnym, tak podała Rzeczpospolita. Jest szansa, że papież dowiedział się, że to, co mu mówili o polskim kościele, to nie były jakieś pogadanki o historii średniowiecza albo kiepski kabaret i postanowił w końcu interweniować. Trzymamy kciuki, żeby wezwanie przyniosło jakieś dobre skutki.
A ja z tego miejsca wzywam was, drodzy internauci, do subskrybowania kanału WTS na YouTubie, obserwowania mojego fanpage'a na Facebooku i oczywiście do wspierania w telegraficznym skrócie na Patronite. W komentarzach nieraz zwracacie uwagę, że za mało czepiam się opozycji. No, wiecie, przede wszystkim opozycja jest znacznie nudniejsza niż władza. Oczywiście poza gigantem charyzmy Borysem Budką, który czasem musi wejść do pomieszczenia kilka razy, żeby ktoś wreszcie zauważył, że wszedł. W każdym razie, żeby nie było gadania, że ja nie dokładam opozycji, no to opozycji też musi się dostać. Może trochę krócej, bo zgodnie z Polskim Ładem, tak jak mamy podatki progresywne, mamy też opierdol progresywny. Im więcej władzy, tym większy. Borys Budka właśnie o Polskim Ładzie ostatnio powiedział. Kiedy mamy kryzys gospodarczy, nie można podnosić podatków, to jest przeciwskuteczne. Jest to dla mnie trochę zaskakujące, że ekonomista tak mówi, bo z historii pamiętam, że nowy ład w USA po wielkim kryzysie sprzed prawie 100 lat polegał właśnie na podniesieniu podatków. Najwyższy próg podatkowy wynosił tam 79%. No ale faktycznie to wszystko dla USA się źle skończyło. W ciągu 2 dekad od nowego ładu Stany Zjednoczone zostały największą gospodarką świata. Fatalna sprawa. To znaczy, żeby nie było, że ja tu chcę powiedzieć, że należy wprowadzić próg podatkowy w wysokości 79%. W ogóle nie wypowiadam się za podnoszeniem czy nie podnoszeniem podatków. Okej. Chodzi o to, żeby nie generalizować, bo to jest demagogia. A tej demagogii, serio, mamy już w naszym kraju trochę za dużo. Gdyby się dało ją sprzedawać, to moglibyśmy być największym eksporterem świata. Lewica z kolei zapowiada, jak to będzie podbierać PiS-owi wyborców. Jeżeli chcemy jako opozycja te wybory wygrać, to część tego elektoratu PiS-u musi przejść na drugą stronę. Tak mówi Włodzimierz Czarzasty. Panie Włodzimierzu, najlepszym sposobem na to, by elektorat PiS-u zniechęcić do Zjednoczonej Prawicy, jest wmówienie ludziom, że Prawo i Sprawiedliwość to lewactwo. Rozumiem, że dogadując się z nimi, właśnie to ma pan na celu. Ale obawiam się, że nawet jak elektorat w to uwierzy, to i tak, mając do wyboru 2 partie lewicowe, oleje raczej lewicę. Ewentualnie obie. Władysław Kosiniak-Kamysz proponuje natomiast, żeby państwo dopłacało co roku każdemu obywatelowi 1000 zł do prywatnych wizyt u lekarzy. Prezes PSL uważa, że skoro państwo nie jest w stanie zapewnić państwowej opieki medycznej, to niech dokłada do prywatnej. No to teraz czekamy, aż PSL zaproponuje jeszcze dopłaty do prywatnej ochrony, bo policja też u nas taka sobie, i do korepetycji, bo edukacja w naszych szkołach, wiadomo. Do czego by jeszcze państwo mogło dołożyć? Zastanówmy się. No nic, zastanowimy się i zaproponujemy, do czego i komu jeszcze dołożyć, a ja tymczasem nie dokładam, tylko oddaję głos Antosiowi, który mam nadzieję oszczędzi mi komentarza w wiadomej sprawie. Witam. Po pierwsze chciałem odpowiedzieć na zapytanie pana Macieja Orłosia, czy ma szansę na występ w kąciku muzycznym. Nie. A dziś w dziale muzycznym niezwykła młoda artystka, pasjonatka rekonstrukcji historycznej późnego średniowiecza oraz piosenki aktorskiej. No, muszę przyznać, że to, co zaraz państwo zobaczą i usłyszą, robi gigantyczne wrażenie, szczególnie, że dzisiejsza wykonawczyni ma dopiero 17 lat. Przed państwem Irena Michalska w utworze, którego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, a jak trzeba, no to ja już nie wiem co. Irena faktycznie wymiotła, jesteśmy pod wrażeniem. Ma dopiero 17 lat. A Bob Dylan skończył kilka dni temu 80 lat. To też robi wrażenie, przyznacie. Bob Dylan ma już 80 lat. Nawet Mick Jagger jeszcze tyle nie ma. Z kolei z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że nasz wierny widz Marcin K. kończy w piątek 28 maja 30 lat. Marcinie, wszystkiego dobrego. 100 lat
I proszę dalej oglądać WTS, żebym się nie musiał denerwować, ok? Jeszcze mam wiadomość z ostatniej chwili. Otóż niebawem pożegnamy naszą klasę, czyli polskiego Facebooka, która to nasza klasa w przeciwieństwie do Albikli. Sorry, naprawdę zrobiła furorę. Sam chyba mam do tej pory konto na naszej klasie, z tym, że nie zaglądałem tam od pewnie kilkunastu lat, więc jeśli komuś nie odpisałem, bardzo przepraszam. I informuję, że można mnie teraz złapać na Facebooku albo Instagramie. Albo na YouTubie. To wszystko tym razem. Widzimy się już w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć.